do takich spraw to jestem panikarz, ale z tą muzykoterapią to było naprawdę, to był strzał w dziesiątkę, nie? Bo człowiek skupił się na muzyce, a nie słuchał tego, co tam robią, nie? Bo wiadomo, same dyskusje takie między lekarzami, nie? Podaj narzędzie takie, podaj tamto, nie? Tu już w człowieku tak pewno taki lęk, nie? Nie, naprawdę bardzo dobra rzecz, bardzo dobra, polecam. To był dobry pomysł, bo ja w ogóle lubię muzykę. No i po prostu, żeby nie słyszeć, ta muzyka jednak troszeczkę pomaga, bo człowiek taki staje się wyluzowany. Wybrałam ścieżkę relaksacyjną. Miałem operowane biodro. Na bloku mi założyli słuchawki na ucho i włączyli muzykę i jakoś to tak w miarę sprawnie. Pozwalało mi to tak trochę medytować w czasie tego zabiegu. No, także oceniam to jako pozytywny i bardzo dobry pomysł. Przyszedłem tutaj na operację biodra lewego i prawego. W marcu tego roku miałem operowane lewe biodro. Oczywiście wszystko się zagoiło, jest wszystko pozytywnie. Musiałem trafić ponownie do tego szpitala na prawą nogę, czyli prawe biodro. I tutaj mam taką miłą niespodziankę, bo przy pierwszej operacji nie było muzyki relaksacyjnej. Przy drugim zabiegu, czyli teraz, byłem operowany, gdzie muzyka, wiadomo, że leczy obyczaje, leczy nastroje, oczywiście też leczy salę operacyjną, to znaczy pacjenta na tej sali operacyjnej, bo jestem wsłuchany w muzykę, a nie w to, co lekarze robią z moim ciałem. Także myślę, że jest to bardzo udany i trafny pomysł, bardzo pomaga pacjentom i bardzo fajnie, że klinika wprowadziła tą muzykę na salę operacyjną.